Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj pomyślałem, że zrobię coś szalonego, czyli zagram na takim bardzo, bardzo dziwnym urządzeniu. To się nazywa Steam Controller. Tego urządzenia już nie ma w sprzedaży, było na wyprzedaży za 70 zł, więc postanowiłem sobie kupić, ale to było chyba w zeszłym roku, nie wiem dokładnie nawet kiedy. W każdym razie jest to urządzenie, jest bardzo dziwne, bo to jest normalnie pad, ale jak widzicie ma tylko jedną gałkę i dwa takie koła. I my przy pomocy tego pada będziemy dzisiaj grać w Forza Horizon, a przynajmniej spróbujemy to zrobić, bo teraz Forza Horizon jest dostępna na platformie Steam i można używać różnych dziwnych padów, jak na przykład ten. Można także użyć sobie pada od PlayStation 4 i grać w ekskluzywną grę na Xboxa, czyli Forza Horizon 4. Także to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Uruchamiamy sobie Forzę i już jesteśmy sobie w grze. No i tutaj za gaz odpowiada nam taki mały triggerek. Dajemy sobie po prostu gazu, tutaj mamy hamulec nożny, hamulec ręczny, tutaj możemy sobie ustawić, żeby zmieniać biegi sekwencyjnie na X i B. Tutaj sobie naciskamy Y, żeby chyba przywrócić samochód. Jakby takie podstawowe jakby ustawienie tego pada jest w stosunku do Xboxowego, no nie? Tutaj natomiast zamieniłem jedno ustawienie, zaraz wam pokażę jak to się robi. Zamieniłem sobie tą gałkę, którą normalnie tym padem się skręcało pojazdem, na tego track czy touchpada tutaj. I teraz jak wbiję sobie do kokpitu, to zobaczcie na to. Widzicie? Mogę sobie tym trackballem, touchballem skręcać. Nie wiem, czy kojarzycie takie myszki z kulką zamiast pod spodem jakiegoś sensora, nie? Tak jak tutaj mamy sensor pod spodem, tak są takie myszki, które mają kółko tutaj na górze i tym kółkiem się manipuluje. Te trackballe, touchpady zachowują się właśnie jak takie kółko i dzięki temu możemy w ciekawy sposób obsługiwać samochód w Fordzie, tak? Po prostu przesuwając palcem po tym trackballu. I teraz pytanie się pewnie wam nasuwa, czy jest to jakiś inny sposób kontroli, czy to jest bardziej precyzyjne niż na przykład taka gałka, jak mamy tutaj? No powiem wam, ja się przyzwyczaiłem do gałki, więc jestem zwolennikiem tej gałki, nie? Dla mnie to jest takie bardziej naturalne niż to, ale tak pojeździłem sobie troszeczkę tym trackballem i powiem wam, że różnic jakichś dużych nie ma, jeśli chodzi o sterowanie samochodem. Przejdźmy się kawałek, to wam pokażę o co chodzi. Jakby łatwo można się przyzwyczaić i myślę, że troszeczkę większa precyzja jest w sterowaniu, ale na pewno nie będzie to taka precyzja, jakbyśmy podłączyli sobie jakąś tam kierownicę za tysiaka czy coś, nie? Tutaj ja w ogóle na wersji steamowej mam tylko jeden samochód i jest to ten Dodge. Wezmę sobie tą kamerę zewnętrzną. Zobaczcie, możemy sobie skręcać, nawet próbowałem coś tam driftować. Mało tego, to jest, nie zachowuje się dokładnie jak gałka, bo na przykład, jeśli my naciśniemy sobie w tym miejscu, to będziemy mieli maksymalny skręt. O, jeszcze coś wam zaraz pokażę. Jeśli klikniemy sobie w tym miejscu, to pyk, mamy od razu maksymalny skręt w prawo, lewo, nie? I widzicie, że ta postać nie skręca tak jak na klawiaturze, bo jak na klawiaturze bym sobie nacisnął A i D, nie? To tak, w sumie tak samo, nie ma różnicy. Też z taką samą prędkością, jak nacisnę tutaj, nie? Czyli jak naciskamy w tych miejscach skrajnych, to tak jak na klawiaturze byśmy nacisnęli sobie A i D, nie? Tak to się zachowuje, ale możemy sobie też delikatnie regulować ten skręt, tak jakbyśmy używali tej gałki. No właściwie w grze to nie jest dla nas jakaś interesująca informacja, no bo no co, no przecież nie będzie się to zachowywało jak kierownica, tak precyzyjnie jak kierownica, a jednocześnie dla graczy, którzy są przyzwyczajeni do tych gałek, czyli umówmy się, większość graczy, takie sterowanie na początku może być dziwne, ale jest tutaj na Steamie coś takiego, co się nazywa Big Picture, o tak to się nazywa. I tutaj możemy sobie wejść w konfigurację konkretnie tego
pada. I tutaj naprawdę otwierają nam się różne możliwości, które możemy z padem zrobić. Bo zobaczcie, ja na przykład, tak jak wcześniej, mogłem sobie tutaj ustawić, żeby ta gałka robiła nam na przykład ruch joystickiem, czyli w tym wypadku lewym joystickiem na takim normalnym padzie, nie? Sobie mogę ustawić lewy, prawy, albo nawet i podmyszkę mogę sobie zbindować. Jakby mogę sobie ustawić dowolny przycisk na padzie lub kombinację przycisków pod dowolną akcję w grze. Mało tego, ten pad ma żyroskop, wobec czego mogę ustawić sobie ten żyroskop w taki sposób, żeby on odpowiadał nam za skręcanie samochodem. I mogę go ustawić na dwa sposoby, znaczy tu jest jeszcze więcej opcji, jakby może sobie tutaj jakieś wibracje różne poustawić i tak dalej. Ale mogę zrobić tak, że mogę mieć włączony ten żyroskop cały czas, czyli wbijam do gry, skręcam padem i samochód mi skręca, albo mogę mieć zbindowany pod konkretny przycisk, czyli na przykład naciskam sobie ten przycisk tutaj na dole, to się nazywa left grip, naciskam go sobie i wtedy dopiero żyroskop mi działa. Jak go puszczę, żyroskop nie działa. To jest dobre, jeśli chcemy sobie precyzyjniej poskręcać, nie? I tutaj pod tą gałkę ustawiłem sobie po prostu ten kierunkowy pad, który odpowiada nam za na przykład włączenie aparatu w grze i tak dalej, nie? I pozostałe przyciski zostawiłem tak, jak jest w standardzie. Widzicie, że mamy tutaj nawet taki layout jak z Xboxa, czyli mamy Y, X, B i A. Takie przyciski, nawet chyba kolory się zgadzają, nie? Dodatkowo tutaj, jeśli chodzi o triggery, to na końcu tego triggera mamy taki klik, nie? I w sumie to tyle, ten klik totalnie nic nie robi. Mało tego, te triggerki, zakres ruchu tych triggerów jest na pewno dużo mniejszy niż w padzie. Może jak gdzieś tu mam jakiegoś pada? Akurat nie mam przy sobie Xboxowego, ale ten ruch, zakres tego ruchu tutaj jest zdecydowanie mniejszy niż w padzie Xboxowym, niż nawet w padzie od PlayStation czy jakimkolwiek innym padzie. Jest po prostu malutki. Wolałbym, żeby więcej tego ruchu tutaj było. Na końcu jest kliknięcie i można to kliknięcie pod coś też zbindować. Na przykład, nie wiem, ja myślałem, żeby to zrobić pod zmianę biegu, nie? Ale to by było trochę bez sensu w wielu sytuacjach. Jakby przy normalnej jeździe do przodu, zmieniamy sobie na końcu, wiesz, dajemy gaz i pyk, nie? I jakby można tak zrobić. Ale no, uznałem, że to jest bez sensu, bo jakby są sytuacje, kiedy chcemy wrzucić wyższy bieg, na przykład na niższych obrotach. No nie wiem, no wydaje mi się, że to jest trochę takie bez sensu. Można to zrobić, ale ja tego nie robiłem. No i co? I mamy jeszcze tego drugiego trackballa, touchpada, który zachowuje się, już wam pokazuję jak. Nie będziemy przecież cały czas siedzieć w big picture, nie? Wracamy sobie do gry i pokażę wam, jak to działa. No tutaj ustawiłem sobie ten panel dotykowy do ruchów kamerą i wiecie co, to jest bardzo podobne do sterowanie do ruchu gałką chociażby. Tutaj nie ma jakichś dużych różnic. Natomiast jak mamy kurde, ja nie wiem, jak to nazywać. trackpady, powiedzmy. No jak to mamy, to popatrzcie, możemy sobie nacisnąć jakby tutaj pyk i mamy od razu możemy się od razu popatrzeć do tyłu, nie? Jakby nie musimy gałką ruszać w dół, żeby się popatrzeć do tyłu, tylko klikamy sobie leciutko i mamy, wiesz, widok od razu do tyłu, nie? Lewo, prawo, góra, dół. Na padzie musimy wykonać jakiś tam większy ruch, a tutaj to jest, widzicie, bardzo, bardzo wygodne. No i jeśli sobie kręcimy tym, to mamy sobie taki ruch i powiem wam, że jest to bardzo, bardzo responsywne. Na YouTubie jest masa osób, które grają tym padem w FPS-y i trudno jest się nauczyć grać tym padem, bo jest to taki zupełnie inny sposób sterowania niż myszka i klawiatura, czy normalny gamepad. Ale jednak touchpady dają jakąś większą precyzję w niektórych sytuacjach. Dodatkowo mamy żyroskop, który też można na różne sposoby używać. Można go, tak jak wam mówiłem, zbindować pod konkretny przycisk. Zaraz wam pokażę, jak to działa. Albo można też zrobić tak, że żyroskop działa nam wtedy, kiedy dodatkowo jeszcze tutaj sobie celujemy w grze, nie? To dotyczy strzelanek. My sobie dzisiaj gramy w Fordze, więc nie będziemy się tym zajmować. Natomiast jest to ciekawe i bardzo fajne urządzenie. Jeśli by poświęcić mu więcej czasu,
można z nim robić naprawdę cuda. No dobra, a jak działa teraz ten żyroskop? Bo pewnie się zastanawiacie, czy jak będę skręcał padem na lewo i prawo, to będzie się zachowywać jakbyśmy mieli jakąś, powiedzmy, kierownicę. Już wam pokazuję, jak to działa. Czyli co? Naciskam sobie teraz przycisk, który odpala nam żyroskop. Jak go puszczam, to żyroskop jest odłączony, nie? I już wam pokazuję, jak to wygląda ze środka. Czyli co? Hamujemy sobie, zatrzymujemy się. Czekaj, bo... O! Mam skrzynię automatyczną tutaj. Naciskam sobie... odpalam sobie żyroskop i patrzcie. Leciutko padem i kierownica mi się w grze skręca, nie? Także możemy sobie dużo też precyzyjniej w ten sposób manipulować naszym samochodem. Możemy sobie bardzo, bardzo spokojnie jeździć i równo jechać po tej drodze, jest to bardzo intuicyjne. Ja już sobie tutaj takie ustawienia zrobiłem tego skręcania, żeby mi to pasowało. Aczkolwiek każdy z was może sobie ustawić takie ustawienia, jakie chce. To znaczy, możecie sobie ustawić martwą strefę, możecie sobie ustawić liniowość sterowania. Ja sobie ustawiłem takie bardziej agresywne sterowanie, więc jak leciutko tylko skręcę padem podczas funkcji żyroskopu, no to ta kierownica w grze, czy ten samochód skręca mi bardziej, niż jakbyśmy ustawienie mieli takie liniowe, nie? I zobaczcie, jak mi idzie, będzie szła jazda z kokpitu, używając żyroskopu. Jest to takie dziwne na początku i trzeba się przyzwyczaić, ja tutaj z dobrą godzinę sobie to wkonfigurowałem. Po prostu próbując różnych opcji, tutaj nie musimy za bardzo się bawić z tym i możemy zostawić ustawienia standardowe takie, jakie są, czyli wtedy skręcamy sobie po prostu tą gałką i nie musimy używać tego, ale ja chciałem sprawdzić, jak to działa właśnie w grze wyścigowej, zwłaszcza w Fordzie Horizon. No i działa sobie to tak, jak widzicie, jeśli chodzi o żyroskop, mogę go bez problemu używać. Jeśli macie pad od PlayStation 4, to też możecie tego pada od PlayStation 4 używać w charakterze takiego żyroskopu, nie? Czyli możecie nim sobie sterować, bo pad od PlayStation 4 ma żyroskop i wystarczy go jakoś skonfigurować. Ja tego nawet nie testowałem, ale może sprawdzimy sobie to na innym odcinku. Możecie sobie go też tak skonfigurować, żeby nim sobie skręcać za pomocą żyroskopu. Jeśli chodzi o taką jazdę do przodu, skręcanie używając żyroskopu jest bardzo intuicyjne i masz trochę takie wrażenie, że działa z delikatnym opóźnieniem i ciężko się tak nauczyć, żeby od razu używać hamulca i gazu, żeby tak, wiesz, samochód dostosować odpowiednią prędkość do zakrętu i żeby w odpowiednim momencie skręcić, nie? Zastanawiam się, jakby wyglądało driftowanie. Akurat teraz mam taki słaby samochód i musimy zjechać gdzieś na pobocze, żeby tym samochodem zadriftować jakoś. Spróbujmy. Nie wiem, czy mi się to uda. Jedziemy, jedziemy, jedziemy już na hamulec ręczny, pyk. Gaz, 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 gaz. Kontra. Okej, okay, no wyleciałem troszeczkę z drogi, ale widzicie, że w miarę trzymam się, nie? Cały czas trzymam przycisk od żyroskopu, ale mówię wam, że można sobie zrobić tak, żeby żyroskop włączyć na stałe. Polecieliśmy trochę. Kurde, no nieźle. To jest standardowy Dodge Charger, tutaj się nie spodziewajcie jakichś tam rewelacji, jeśli chodzi o driftowanie. A dlatego ja wjechałem tutaj na te szutry, żeby móc jako tako w ogóle, wiesz, polatać coś bokiem. Ale da się, da się. I tak samo jakbym używał tego trackballa, tak samo jego da się używać do jazdy. I jest to takie intuicyjne, tak jakbyście trzymali po prostu gałkę i gałką skręcali, nie? Da się to bez problemu ogarnąć, wystarczy kilka chwil i będziecie mogli normalnie jeździć. Oczywiście osoby, które tego pada posiadają. I działa to tak samo, po jakimś czasie robi się to bardzo intuicyjne, jakby skręcanie tym trackballem. Tutaj oczywiście pod tym polem do skręcania macie dodatkowy przycisk, więc jak go naciśniecie, to też tak jakbyście wcisnęli na przykład gałkę, albo możecie go zbindować pod coś zupełnie innego. Ja bym szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy jest tutaj taka opcja, chciałbym, żeby można było zbindować żyroskop tak, że naciskasz jeden przycisk, ale nie musisz go cały czas trzymać, nie? Żeby ci ten żyroskop działał, czyli naciskasz przycisk i drugi raz naciskasz, żeby wyłączyć, nie? Naciskasz przycisk, żeby włączyć, drugi raz naciskasz, żeby wyłączyć.
i to by było chyba najlepsze. Mało tego, tak jak wam powiedziałem, jeśli potrzebujecie natychmiast maksymalnego skrętu, możecie na skrajnej pozycji sobie dotykać tego trackpada, nazwijmy to trackpad, ok? I wtedy macie maksymalny skręt w prawo, maksymalny w lewo, tak jak żeśmy to sobie wcześniej mówili. Natomiast jeśli mamy uruchomiony żyroskop, no to tutaj musimy już trochę więcej tego ruchu wykonać. I w przypadku, kiedy siedzimy sobie przed komputerem czy tam przed konsolą, no to używanie tego żyroskopu jest takie kłopotliwe, no bo mamy tutaj trochę zablokowane ręce i ruszanie tymi nadgarstkami to nie jest coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, prawda? Ale ten pad właśnie taki jest, że do niego trzeba się przyzwyczaić, jemu trzeba dać trochę czasu, żeby do niego przywyknąć. I na pewno jest to inna kontrola niż w przypadku zwykłego pada, czy myszki, czy klawiatury, czy nawet kierownicy w sumie. Pyk, ale jak najbardziej jeździć się da? Jeździ się w porządku, tylko trzeba się, no mówię, do tego przyzwyczaić, nie? Tak to sobie wygląda. Najbardziej podoba mi się obracanie kamerą. To znaczy, że możemy od razu spojrzeć sobie w prawo, lewo, tak, w bok, po bokach. Jakby nie musimy tym obracać, nie? Tak jakbyśmy mieli, nie wiem, jakbyśmy na klawiaturze to robili. O, widzicie? Tutaj mam strzałki na klawiaturze, możemy to szybko robić w ten sposób, nie? Również używając tego. Także to jest fajne, to jest takie połączenie troszeczkę klawiatury. I widzicie, że czasami jak startuję samochodem, to automatycznie łapię za tego grzybka, nie? Próbuję nim skręcać. No, tak jest. To jest takie przyzwyczajenie. Też trochę grałem na PS4 i przyzwyczaiłem się do tego ustawienia gałek. I myślę, że finalnie i tak bym pewnie wybrał gałkę do skręcania niż tego trackpada, dlatego że... Ale zobaczcie, zadriftowałem. Dlatego, że wydaje mi się bardziej taka naturalna, ale no mówię, nie ma dużych różnic. Po prostu delikatnie sobie trzymacie, wiesz, palec na tym trackpadzie i skręcacie. Nie ma problemu, nie? Jeździ się tak samo. I to jest dziwne, że jeździ się tak samo, bo przecież nie mamy tam żadnej gałki, nie? Ten pad wydaje z siebie takie wibracje w momencie, kiedy naciśniecie ten trackpad, nie? I przesuwacie palec po nim, tak jak pokazywałem wam na początku tego filmu, on wydaje z siebie takie dźwięki i takie delikatne wibracje czuć także pod palcem w momencie przesuwania tego palca, czy w ogóle dotykanie tego trackpada. Zarówno tego po prawej, jak i po lewej stronie, nie? Możemy sobie w ten sposób manipulować nim. Troszeczkę trudno dostępne są te przyciski tutaj, te X, B, Y, A. Ale generalnie da się grać, nie? Ja mam teraz taki wolny samochód. Ciekawe, co by się stało, jakbym wziął coś mocniejszego. Czego nie mogę zsynchronizować teraz, to na przykład hamowania i przyspieszania gazem. To znaczy, żeby ten samochód dostosować do warunków, jakie są gdzieś na drodze, żeby skręcić czy coś, nie? Żeby to jakby zsynchronizować z sobą. Na przykład, o, jest przed nami jakaś droga, mam na niej skręcić sobie w lewo. I muszę o tym myśleć, żeby tu skręcić, żeby nacisnąć gaz, gdzie na padzie zwykłym jest to trochę intuicyjne. No mówię, to jest kwestia przyzwyczajenia, żeby to ogarnąć, natomiast skręcanie tutaj to jest dziwne, ale jest bardzo, bardzo intuicyjne i szybko jesteśmy w stanie się przyzwyczaić, jeśli graliśmy na zwykłym padzie. Mega, mega dziwne odczucie, ale to działa, no po prostu to działa. No a wracając do żyroskopu, jesteśmy sobie teraz w takim bardziej ruchliwym miejscu, popróbujmy trochę tym. Tutaj też sobie inaczej ustawiłem liniowość sterowania i w momencie, kiedy mamy uruchomiony żyroskop i dotknąłbym tego trackpada, który jest od skręcania, to żyroskop nam się wyłącza w momencie, do momentu, aż tego trackpada puścimy, nie? Także teoretycznie mógłbym ustawić sobie, żeby tym trackpadem sterować jednocześnie i żyroskopem, czyli żeby żyroskop mieć cały czas włączony, ale jest jeden minus, jeśli mamy żyroskop cały czas włączony. Zobaczcie, jakbym był w menu, miałbym... O właśnie, teraz nawet nie mogę tego włączyć. Jak jestem w menu i mam żyroskop włączony, to pada najlepiej jest położyć na blacie, żeby się nie ruszał, bo wtedy przełączają nam się tutaj różne opcje, nie, w tym menu, więc ciężko jest nawigować. Myślę, że jeśli chodzi o używanie żyroskopu, to najlepiej go używać sobie właśnie do takiej spokojnej jazdy, gdy
nie mamy jakiegoś konkretnego celu, nie ścigamy się z nikim, a gdy się z kimś ścigamy i chcemy agresywniej skręcać, chodzić w zakręty i tak dalej, to lepiej by było używać sobie tego trackpada, nie? Tak mi to wygląda. Do takiej spokojnej, precyzyjnej jazdy właśnie żyroskop robi fajną robotę. Jego na pewno można by było jeszcze tak trochę lepiej poustawiać, żeby fajniej się skręcało, ale da się. Nawet jakiś tam leciutki drifcik poszedł. No. Trochę za mocno skręciłem, widzicie? Trochę za mocno odbiłem w tą stronę, co trzeba. Powinienem tak chyba na proste koła zostawić, nie? Jakaś kontra poszła, jakieś coś. Ciekawe właśnie, jakbym miał driftowóz, jakby mi poszło, też by trzeba było się na pewno przyzwyczaić. Generalnie nie różni się to niczym specjalnym od używania zwykłej gałki do skręcania czy driftowania. Też musimy oczywiście tego gazu w odpowiedni sposób dodawać. Ale driftowanie myślę, że byłoby możliwe i na pewno wyglądałoby dość ciekawie używając pada w ten sposób. Mówię, jeśli macie pada od PlayStation 4, to możecie spróbować go też użyć i użyć jego żyroskopu. Natomiast ten ma te ciekawe trackpady, których możecie używać i powiem wam, że nawet nagrywając ten odcinek, jeżdżąc z wami tutaj jakieś 15 minut, to już bardziej odczuwam to skręcanie jako takie naturalne dla mnie. I byłbym w stanie normalnie grać. Czy byłbym dobry? No raczej nie na początku. Po jakimś czasie myślę, że bym przyzwyczaił się do tego sterowania i bym jeździł lepiej. Minusem tego pada są, tak jak wspomniałem, jest regulacja gazu i hamulca, nie? Tutaj mamy naprawdę malusieńki ten obszar do manipulowania gazem czy hamulcem, więc przeważnie dodajemy gazu do końca, tak do połowy jest bardzo ciężko, nie? Jeśli byśmy chcieli grać bez kontroli trakcji czy coś, to ciężko by było, bo tutaj praktycznie od razu się ten maksymalny gaz dodaje, bo ten skok triggera jest bardzo malutki. A poza tym można śmigać, nie? Przeważnie to i tak wszyscy chyba cisną ten gaz do końca, nie? Tej Fordzie. A chodźmy sobie tutaj. Pik. Dziwnie to pewnie wygląda na kamerze. Kogoś się kurde maca paluchem jakiegoś pada. O co tu chodzi, nie? Co się dzieje? No tak, ale da się tak jeździć. I ciekawe jest to, że można to teraz odpalić w Fordzie, nie? Da się normalnie grać. Nie ma problemu. Fajne jest to, że możemy się tak rozglądać. Weźmy sobie na chwilę kamerę z kokpitu i pojeździmy trochę na tym. O! No ja jeżdżę na kierownicy i powiem wam, że to nie są na pewno te same doznania, co sterowanie kierownicą. Ale można się tak pobawić. Na pewno taka spokojna jazda byłaby ciekawa, jeśli byśmy chcieli gdzieś tam sobie po mapie pojeździć, o tak o, bez żadnej spiny, gdzieś tam precyzyjnie trzymać się swojego pasa. No, Dodge Charger jest to mocarna fura, która ma napęd na tył i tutaj dodawanie gazu na zakręcie kończy się delikatnym poślizgiem. Ale poza tym da się na pewno tutaj jakoś bardziej precyzyjnie jechać. Tylko trzeba troszeczkę pewnie czasu spędzić. Widzicie, mówiłem. Trochę gazu, trochę zakrętu i już, nie? Nie trzeba wiele. No i pięknie. I tak wygląda Steam Controller w Forzie Horizon 4. Nie wiem, czy będę używał tego urządzenia do sterowania w tej grze. Myślę, że zostanę chyba przy standardowym padzie, nie? To jest ten pad, to jest taka ciekawostka, która
gdzieś tam skończyła już swój żywot i dalej nie jest rozwijana przez twórców, natomiast dalej ma dosyć sporą społeczność wśród graczy i jest nawet specjalny kanał na YouTubie, który zajmuje się głównie tym kontrolerem i robi różne ustawienia w grach pod niego. Sam byłem od samego początku istnienia tego kontrolera ciekawy jego, tylko trochę odstraszała mnie cena. No i nie widziałem takiego specjalnego zastosowania dla niego w grach, w które ja grałem. A tym bardziej no odstraszało mnie to, że musiałbym się tak długo na nim uczyć grać w ogóle, nie? Ale powiem wam, że jest to bardzo intuicyjne i na pewno taki ciekawy sposób kontroli. I wiecie co? Wydaje mi się, że on jest bardziej wytrzymały od takich normalnych padów. A dlaczego? No bo tutaj mamy mniej elementów ruchomych, nie? Zobaczcie, nie mamy gałek, mamy tylko jedyne elementy ruchome takie, które faktycznie się ruszają, to są triggery, nie? No i oczywiście przyciski tam może, nie? Ale gałki nam się nie zużyją tutaj nigdy, bo to jest po prostu trackpad i on się nie zużywa. Piszcie, co myślicie o tym sposobie sterowania w Fordzie. No wiecie, a Fordze gram na różne sposoby, dzisiaj gram czymś takim. Jestem ciekawy, czy byście chcieli na czymś takim zagrać. Patrzcie, jakiś slajdzik wyszedł, bez żadnego problemu. No i możemy sobie powrócić do spokojnej jazdy, grając na żyroskopie. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, hejas!